10 najlepszych psów dla biegaczy. Oczywiście choć większość psów może biegać i duża część z psów może być świetnymi towarzyszami dla biegaczy, to jednak niektóre z tych psów będą tymi towarzyszami najlepszymi. Oczywiście chodzi tu psy o psy, psy, które kochają ruch i kochają obecność swoich opiekunów. Ponieważ pamiętajmy, że to bieganie to nie tylko świetny wysiłek fizyczny dla psa, ale też możliwość bycia z opiekunem. Oczywiście na liście nie umieściłem takich psów jak Ogar Polski czy też Polski Owczarek Gnizinny, chociaż one są świetnymi towarzyszami dla biegających, ale według niektórych komentujących zbyt lubię te polskie psy. Ale od początku. Zacznijmy od Husky, Siberian Husky, czyli psy pociągowe kochające ruch, w tym najlepiej właśnie bieganie. I to bieganie na naprawdę długich dystansach. Po prostu dla Huskiego ruch, to jego życie, to coś, co jest dla niego najfajniejsze i sprawia mu bardzo dużo przyjemności. Oczywiście te psy też uwielbiają i potrzebują dużej ilości obecności z opiekunami. Psy te w odpowiednich rękach potrafią być świetnym psem rodzinnym, ale pamiętajmy, że Husky nie jest wcale taki prosty w wychowaniu i wprowadzeniu. Jednak kiedy trafi w odpowiednie ręce do osoby, do osób, które zapewnią mu odpowiednią dawkę ruchu i po prostu go wychowają no i zapewnią mu dużo, dużo swojego czasu i uwagi, to może być genialny pies rodzinny. Ale pamiętajmy o wychowaniu, o socjalizacji. Ale pies, który potrafi odwdzięczyć się jako naprawdę bardzo fajny towarzysz. Jeśli chodzi o wielkość, to 51-60 cm i od 16 do 27 kg wagi. Kolejnym psem jest Alaskan Malamuta. Drugi pies pociągowy, no i już ostatni na tej liście. Psy niezależne, mające bardzo dużo swojego zdania, wymagające ekstremalnie, może nie ekstremalnie, ale bardzo dużo ruchu. Podobnie jak Siberian Husky. Dla niektórych może to wręcz sprawiać problem, no ale oczywiście mówimy o psach dla biegaczy, czyli dla ludzi, którzy tego ruchu mają dużo. Jednak pies łagodny, bardzo lubiący ludzi. Uwielbiając nasze towarzystwo. Może nie za dobrze dogaduje się na przykład z obcymi psami, bez tego ruchu, bez naszej obecności no może troszkę odreagowywać, szukać rozrywki na własną łapę, ale to większość dzisiaj wymienionych psów. Pies w odpowiednich rękach w odpowiedni sposób wychowany, będący świetnym towarzyszem, podobnie na przykład jak haski. No i tu nie powiedziałem ani ten, ani ten nie nadaje się na stróża. One zbyt lubią ludzi. Psy zdecydowanie większe od haskich, 58-71 cm wysokości i 32-43 kg wagi, czyli pies duży. Trzeci na liście jest Border Collie. Pies niewiarygodnie ruchliwy, pies niewiarygodnie mądry, niekiedy uważany za najinteligentniejszego psa na świecie. Prawdziwy wulkan energii, który kocha opiekunów, wręcz niekiedy zbyt nachalnie będzie nam okazywał uczucia, na to trzeba uważać. Genialny uczeń, genialny pies pracujący, genialny, nie genialny. Jeszcze raz, gigantyczne wymagania ruchowe. Bardzo źle znoszą samotność, brak ruchu, może być przez nie mocno odreagowany. Psy niesamowicie wesołe, niesamowicie kochające swoją rodzinę, ale po pierwsze uwielbiające ruch i wysiłek umysłowy. Kiedy mu to zapewnimy? Świetny towarzysz. Aha, i Border Collie to jest pies, którego trzeba nauczyć... Odpoczywać. On tak lubi i potrzebuje tak dużo ruchu. 46-56 cm wysokości, 12-20 kg wagi. Wyżeł. Tu któryś z wyżłów, ale na przykład dzisiaj omówię wyżła weimarskiego. Czyli psa silnie związanego z opiekunami mogącego być fajnym, wesołym psem rodzinnym, nie lubiącym samotności, uwielbiającym ruch, bez zapewnienia tego ruchu, no tak jak Większość psów sam sobie znajdzie zajęcie, najczęściej niestety niezbyt nam odpowiadające i choć posłuszny i chętny do współpracy, to wychowanie jednak może troszkę czasu zająć i trzeba o tym pamiętać. Ale pies naprawdę mocno związany z opiekunami, uwielbiający ludzi, odwdzięczając się naprawdę swojemu właścicielowi za ten włożony czas w wychowanie i wprowadzenie ma bardzo pozytywnymi cechami. No i do tego... Uwielbiający biegać, uwielbiający być obok nas, więc genialny przepis na psa dla biegacza. 59-67 cm wysokości 25-40 kg wagi. Piąty pies to owczarek australijski. Wesoły, bardzo aktywny, bardzo inteligentny pies, mogący być doskonałym towarzyszem rodziny, ale, ale tylko w doświadczonych rękach, w niedoświadczonych może troszkę sprawiać problem. Trzeba uważać na chęć, na instynkty zaganiania, mogą być troszkę głośne. To doskonały pies pracujący, bardzo podobny do Border Collie, czyli psy pracujące, uwielbiające, potrzeba, potrzebujące ekstremalnej ilości ruchu, ale psy potrafiące być świetnymi psami do towarzystwa, psami rodzinnymi. Tylko, że jak zawsze trzeba im zapewnić to, czego potrzebują. Dla biegaczy świetny wybór. 46-58 cm, 16-32 kg wagi. Dalmatyńczyk. Wesoły, uwielbiający ruch pies, który jednak nie jest wcale tak łatwym psem, jak niektórzy uważają, na przykład oglądając o nim filmy czy też bajki. Trzeba go w odpowiedni sposób wychować oraz prowadzić, o czym niestety niektórzy zapominają. Ale ten niezależny pies, po byciem doskonałym towarzyszem dla biegaczy, może też być doskonałym psem rodzinnym. Oczywiście, kiedy zapewnimy mu dużo naszej obecności, dużo naszej uwagi, zapewnimy właśnie ten ruch, ale mówimy o psach dla biegaczy, to tak jak powiedziałem już nieraz w tym materiale, ten problem jest rozwiązany. Pies, który jest świetnym psem, nie tylko rodzinnym, ale też pracującym. I właśnie można powiedzieć, że podobnie jak pies, który będzie omawiany za chwilę, to pies, który po pierwsze jest psem pracującym, a później, czy też psem sportowcem, a dopiero później psem rodzinnym. Świetny wybór, tylko w niektórych przypadkach. Raczej tylko w odpowiednich rękach. 56-61 cm wysokości i 16-32 kg wagi. Owczarek niemiecki pies, którego nie mogło zabraknąć. Wszechstronny, który spełnia się jako pies pracujący, rodzinny, stróżujący, obronny i tak można by wymieniać i wymieniać. Po pierwsze, jednak, jest to pies pracujący, mający duże wymagania ruchowe, potrzebujący wysiłku umysłowego. Świetny towarzysz dla osoby biegającej. Gdy zapewnimy im tego, czego potrzebują, stają się naprawdę psami genialnymi, psami, które spełniają tą legendę. Jaka legenda, może nie legendę, ale takie powszechne przekonanie, że to pies idealny. Oczywiście, będzie psem idealnym, kiedy trafi w idealne ręce. Dla osoby, która po prostu wie, co to za pies, jakie ma wymagania, wtedy owczarek niemiecki jest psem świetnym. I równie świetnym towarzyszem dla kogoś, kto chce psa pracującego, jak dla kogoś, kto chce psa biega do biegania. Świetny towarzysz dla osób biegających. 55-65 cm, 22-40 kg wagi. Springer Spaniel. Kiedyś genialny pies myśliwski, teraz. Poza tym, że nadal pies myśliwski, też pies pracujący, pies sportowiec, a także pies rodzinny. Wesoły, kochający całą rodzinę. Trzeba oczywiście uważać na instynkt łowiecki. Jak w przypadku wszystkich dzisiejszych psów, wymagania ruchowe. Czasem pies, który lubi zrobić coś po swojemu. Pielęgnacja troszkę czasu zajmuje, ale pies naprawdę fajny. Wesoły, oddany, uwielbiający swój dom. Swoich opiekunów, wymagający jednak troszkę od tych swoich opiekunów, ale to taka wymiana. On dużo nam oferuje, kiedy my mu dużo zaoferujemy i dużo mu zapewnimy: 46-56 cm wysokości, 18,25 kg wagi. Jack Russell Terrier, najmniejszy z dzisiejszych psów pies bardzo ruchliwy, do tego niesamowicie inteligentny. Do tego też niesamowicie niezależny, uparty, no i często hałaśliwy. To taki wulkan energii z gigantycznym swoim zdaniem, niekiedy o wiele, wiele większym, większą ilością tego zdania niż cała masa psów, które są uważane za takich uparciuchów. Ale pies chętny do współpracy, źle znoszący samotność, uwielbiający być tuż przy swoim opiekunie, opiekunach, genialny przepis na psa. Bie dla biegaczy. Kocha ruch, kocha być przy człowieku. Nie taki prosty pies, jakby się mogło wydawać, jednak jego wychowanie też może troszkę sprawiać niektórym problemów. Ale pies bardzo wesoły, oddany, chętny do zabawy, potrafiący być świetnym psem rodzinnym, ale właśnie psem rodzinnym dla rodziny bardzo aktywnej. 25,38 cm i 6,8 kg. Wagi. Ostatnim dziesiątym psem jest Doberman. Świetny pies pracujący, świetny pies stróżujący, mający duże, bardzo duże wymagania ruchowe, wymagający naprawdę dużo socjalizacji z innymi zwierzętami. Tutaj, jak w przypadku każdego psa, olbrzymia rola wychowania ale wcale nie pies taki straszny, jak go niektórzy przedstawiają. Super inteligentny, mocno nastawiony na człowieka, mocno nastawiony na pracę, chętny uczeń. Tak mocno wiążący się ze swoim opiekunem, opiekunami, że wręcz bywa zaborczy, zazdrosny o tego swojego opiekuna. Jednak pies wcale niełatwy, chociaż może nie aż tak trudny, jak niektórzy go przedstawiają. Pies oczywiście z szeregiem wymagań, w tym dotyczących swojego opiekuna, ale pies, który nie jest jakimś potworem pies bardzo, bardzo fajny, kiedy trafi w odpowiednie ręce co mogłoby być podsumowaniem całego tego materiału. W odpowiednich rękach każdy pies będzie chodzącym ideałem. Doberman to psy duże 61-72 cm 32-45 kg wagi. Tu nie wspomniałem, to genialny pies sportowiec, dlatego że to pies kochający ruch, bardzo taki atletyczny i naprawdę będący genialnym wyborem dla biegaczy. Dlatego, kiedy biegamy w takich miejscach niezbyt ciekawych, będący świetnym obrońcą. Więc, jak widać, wszystkie te psy to takie połączenie miłości do dużej aktywności i miłości do swojego opiekuna. Niektóre troszkę bardziej uparte, niektóre troszkę mniej, niektóre trudniejsze, niektóre łatwiejsze, ale każdy z nich będzie świetnym wyborem dla biegających, dla biegaczy. Pamiętajmy tylko, że wybierając psa nie zapominajmy, że ten sam bieg, zapewnienie mu tej pół godziny, godziny, dwóch godzin dziennie ruchu, to nie wszystko. Psy mają o wiele więcej wymagań, i sam bieg to nie wszystko. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne kanały, w tym szczególnie na ciekawostki o zwierzętach linki w opisie, oczywiście na pozostałe też. Do zobaczenia, do usłyszenia ponownie. Aha, jak zawsze, chcesz wspierać rozwój tego kanału? zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały były jak najczęściej oglądane. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.